bardzo. Kobieta. To bardzo proste, mówią zwolennicy nieskomplikowanych sformułowań. To macica jajniki. Samica. To słowo wystarcza, aby ją określić. W ustach mężczyzny określenie samica brzmi jak obelga. Sam jednak nie wstydzi się swej zwierzęcości. Przeciwnie. Jest dumny, jeśli mówi się o nim, to samiec. Termin samica jest ujemny nie dlatego, że wyznacza kobiecie miejsce w przyrodzie, ale dlatego, płci. I jeśli ta płeć wydaje się mężczyźnie godna pogardy i wroga, nawet u niewinnych zwierząt, no to oczywiście dlatego, że kobieca wzbudza w nim niepokojącą niechęć. 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 Słowo samica wywołuje u niego kalejdoskop obrazów. Olbrzymie, okrągłe jajo, chwyta i unicestwia, ruchliwy plemnik, monstrualna i spęczniała królowa termitów, władza ujarzmionymi samcami, modliszki, samice pająków, syte miłości, miażdżą swoich partnerów i pożerają. Goniąca się suka ciągnie za sobą smugę wstrętnego odoru. Małpa krybuje się bezwstydnie, patrząc wymyka z obłudną kokieterią. I samice najwspanialszych drapieżników, tygry, sidza, lwica, pantera, suszalczo poddają się władczemu ściskowi samca. Mężczyzna mówiąc o kobiecie bierna, niecierpliwa, podstępna, głupia, lubieżna, dzika, pokorna, widzi w niej obraz wszystkich samic. I rzeczywiście, kobieta jest samicą. Czy jeśli nie chcemy operować komunałami, to od razu nasuwają się dwa pytania. Czym jest samica w królestwie zwierząt? Jaki szczególny gatunek samicy reprezentuje kobieta? Samice i samce to dwa typy indywiduów, które w obrębie pewnego gatunku różnicują się ze względu na rozmnażanie. Można je definiować jedynie korelatywnie. Należy jednak z góry zaznaczyć, że sam sens podziału gatunków na dwie płci jest niejasny. W przyrodzie nie panuje on powszechnie. Mówiąc choćby tylko o zwierzętach, wiemy, że u jednokomórkowców, jak wymoczki, ameby, bakterie, rozmnażanie jest zasadniczo niezależne od płci. Skoro komórki dzielą się i dalej będą się dzielić samoistnie, zjawisko oparte na gazę, dzierwóz, niezapłodniony jajo zwija się w embrion bez współudziału samca. Ten nie odgrywa żadnej roli, albo tylko rolę drugorzędną. Niezapłodniony jajo przyszłego dzielą się i produkują trudno. Muszę zmieniać przez wiele pokoleń. Zmierkam samców z niezapłodnionych jajów znając. Niektórzy biologowie wnioskowali stąd, że nawet u gatunków zdolnych do rozmnażania się spójrz odnowienie substancji rozrodczej przez mieszanie obcych z rąsą było wskazane do odnowienia i wzmocnienia potomstwa. Odgrywa spotoństwo, bezporność płciła, wyczył, siódce, świetlica, ale hipoteza daje coraz bardziej spór. Obserwacje dowiodły, że rozmnażanie bezpłciowe może odbywać się bez ograniczeń, nie powoduje żadnej degeneracji. Fakt ten jest szczególnie uderzający u bakterii. Doświadczenie sparty nogę zero, która czy część, teraz dwa. I okazało się, że w odniesieniu od wielu gatunków stabilizuje daje się zupełnie niepotrzebny. Niepotrzebny, niepotrzebny stan. Yeah!
fakt niezmienny, a jednak przypadkowy. Większość systemów filozoficznych przyjęła ten podział za pewnik, nie próbując go wytłumaczyć. U ogromnej większości gatunków męskie i żeńskie organizmy współdziałają, mając na celu rozmnażanie.